Dzień dobry państwu, witam serdecznie w zielonej po wersja pytania i odpowiedzi. Czyli takiej serii, w której przez godzinę lub do wyczerpania puli pytań będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące przeróżnych teorii, które czają się w odmentach internetu, ale nie tylko. Dzięki temu jest to seria, którą Państwo współtworzycie, bo o wielu tych teoriach dowiedziałem się dzięki państwu, bo państwo je znaliście, zadaliście o nie pytania, a ja, przygotowując się do tego nagrania, musiałem odgrzebać sobie czeluście internetu po to, żeby te teorie znaleźć, zapoznać się z nimi, móc je teraz przedstawić i się do nich odnieść. Także bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie pytania, bo dzięki nim poszerzam sobie horyzonty. W tym wypadku, jeśli chodzi o całkowicie rozrywkową serię w Zielonej Poświacie, ale w niedzielę o 14:00, całkowicie jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, gospodarcze i prawne, a także polityczne, bo tam już Zielonej Poświaty nie ma. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, że pytania można zadawać wyłącznie poprzez stawianie ich do otwartej ankiety, ankiety na naszej grupie facebookowej. Link do ankiety jest w opisie. Zapraszam, grupa darmowa. E, nazwę mam mylącą, ale to. Tak nawiązuje do starych czasów. Mm, nigdy nie była płatna, tylko kiedyś, że się tak wyrażę, się dużo z ZUS-u e, No i tam można do tej grupy za darmo dołączyć. Zwykle koło poniedziałku, a czasem nawet koło niedzieli, wrzucamy, e, wrzucamy link, wrzucamy ankiety. No i kto pierwszy zada pytanie, ten pierwszy je zada. A potem można głosować. Też nie ma ograniczonego limitu pytań. To co? To zaczynamy. Przypomnę tylko nasze zasady co do serii rozrywkowej w żonej po świecie, czyli że jest to seria rozrywkowa. To, że jakaś teoria jest przytaczana, to wcale nie znaczy, że ani ja, ani ktokolwiek z mojej ekipy w tą teorię wierzy, a jedynie musimy to zrobić, żeby móc taką teorię poddać analizie logicznej. I tyle, a teori, a, a, a seria jest czysto rozrywkowa, no i. Pamiętajmy, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, no to wcale nie znaczy, że z automatu jest nieprawdziwe, ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe, a tylko hmm, dlatego, że coś jest kompletnie nawet bez sensu, no wcale, e, e, wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. To co, drodzy Państwo. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie. Czy istnieje spiskowa teoria mówiąca o tym iż to co Pols że to Polska wywoła trzecią wojnę światową? Nie, ale istnieje bardzo podobna spiskowa teoria mówiąca, że Zachód posłuży się Polską do wywołania trzeciej wojny światowej oraz że Rosja posłuży się Polską do wywołania trzeciej wojny światowej. Jak łatwo się domyślić, teoria, że to Rosja posłuży się Polską, są to teorie, które pochodzą z kręgów bardziej na zachodzie umieszczonych, a teoria, że to Zachód posłuży się Polską do wywołania trzeciej światowej, są to teorie już z tego zachodu niepochodzące, przy czym... Te teorie pochodzą nie tylko z Rosji, ale również pochodzą na przykład powiedziałbym, że z kręgów polskich. No bo to, że jesteśmy wmanewrowywani w ewentualny konflikt z Rosją, no to raczej nie Rosja nas wmanewrowuje w konflikt z samą sobą. No, no, Okej, okay. w niektórych mediach głównego nurtu słyszymy taką narrację, że to Rosja chce nas wmanewrować, żebyśmy weszli w konflikt z Rosją, przy czym to są te same media głównego nurtu, które twierdzą, że Rosja sama sobie wysadziła Nord Stream 2, a Putin już za 30 razy umarł na jakiegoś tam raka, czy białaczkę, czy tam coś z prostatą, z trzustką wątrobą, i, I tak dalej, że już facet 30 razy nie żyje. To znaczy, że 30 razy zmartwychwstał, to znaczy, że jest takim Uber Jezusem. Tylko nieświętym, bo stojącym nie na czele. No chyba muszę dalej nie mówić, że Putin jest chyba zaprzeczeniem świętości, nie. Także, no, te media głównego nurtu, bo to głównie media głównego nurtu i politycy, którzy twierdzą, że Rosja jest na tyle chora umysłowo, że chciałaby. Z jakby nas manewrować w konflikt zbrojny przeciwko sobie, no to no raczej nie grzeszą logiką, że się tak wyrażę. Raczej no i chodzi o to, że jakby te teorie takie najpopularniejsze też nie mówią, że Zachód Chce nas wmanewrować w trzecią wojnę światową, tylko one mówią, że Zachód z różnych powodów chce nas wmanewrować w konflikt z Rosją. Bo ten konflikt z Rosją, w którym my się znajdziemy, z różnych powodów będzie dla nich korzystny. Na przykład takich, że to oni nie będą musieli walczyć z tą Rosją, że my będziemy e, w, w, wtedy, gdy. Mm, mm, Angażowali potencjał militarny Rosji, więc ten potencjał militarny nie będzie mógł przyjść na pomoc Chinom w czasie ewentualnego konfliktu z, ze Stanami Zjednoczonymi, więc jest to korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Przy czym ta teoria zakłada, że Zachód nie chce III wojny światowej, a jedynie chce trzymać ten konflikt na pewnym poziomie drabinki eskalacyjnej. Mniej więcej takim jak teraz, z tą różnicą, że ponieważ Ukrainie kończą się zasoby, głównie zasób ludzki, i że dalsze wcielanie kolejnych Ukraińców przymusowo do wojska może spowodować masowo, masowy bunt jednostek, bo w momencie, w którym w jednostce liczącej powiedzmy 100 osób, jest jeden, dwóch, trzech ludzi, którzy kategorycznie nie chcą tam być. Są tam przymusu, z przymusu, wbrew własnej woli. No to tych ludzi da się utrzymać w ryzach dość łatwo. Będzie w którym stosunek takich przymusowo tam wcielonych, którzy tam nie chcą być, którzy swojego przełożonego traktują czasem bardziej jako przeciwnika niż rzeczywistego wroga, czyli Federację Rosyjską. To jest jakieś 10%, no to to już może być problem. Ale w momencie, w którym będzie ich kilkadziesiąt problem, procent, no to grozi na przykład, że te ci ludzie się zorganizują, wystrzelają kadrę oficerską i po prostu zdezerterują. No i ponieważ yy, ochotnicy na Ukrainie skończyli się już dość dawno, i w tej chwili to już tajemnicą Poliszynela jest, że ta rekrutacja jest bardzo mocno. Przymusowa i bardzo mocno opresyjna względem dużej części obywateli, spora część obywateli wcielanych do armii ukraińskiej po prostu nie chce tam być. Można założyć, że spora część z tych, którzy nie chcą tam być, uważa, że ci, którzy ich wcielili, są jeszcze bardziej ich wrogami niż ci, którzy są rzeczywistymi wrogami, czyli Federacja Rosyjska, że tutaj już po prostu no, nie bardzo jest możliwość. Wcielania bardziej, wie, więcej Ukraińców bez ryzyka buntu. No i że pomysł na utrzymanie konfliktu na obecnej drabince eskalacyjnej jest taki, jak mówił pan Bartosiak dwa czy trzy lata temu. Nie, przepraszam, dwa czy trzy, zresztą konflikt trwa e, dwa lata i, 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 i kilka tygodni, czyli mniej niż dwa lata temu. Wtedy, gdy nastraszono, że Putin, ponieważ tak strasznie tę wojnę przegrywa i straszy, że użyje broni nuklearnej, no to pan Bartosiak został zapytany bodajże przez swojego kolegę, nie pamiętam jak się nazywa ten kolega, czy on się boi, że Putin użyje atomicy. No i on powiedział, że bardziej się boi, że uwaga, Amerykanie nas dorzucą do tej wojny. I on już wtedy, niecałe dwa lata temu, powiedział, że, Ukrainie się że już w Ukrainie się kończą zasoby ludzkie, i że, no, al, i że Rosja, że Stany Zjednoczone mogą nas do tego konfliktu dorzucić. No dzisiaj już wiemy, że ponad wszelką wątpliwość Ukrainie się kończą zasoby ludzkie. No i pytanie, czy my się damy. Stanom Zjednoczonym dorzucić do tej wojny. Przypominam tylko, że pan Bartosiak to nie jest człowiek, który względem Stanów Zjednoczonych wypadł z pod ogona. To jest człowiek, który ma bardzo wiele konotacji zarówno amerykańskich, jak i izraelskich. Natomiast no, powinowactwo do tych dwóch krajów, bardzo, bardzo silne. W związku z tym no, wydaje mi się, że on wie, jak ci ludzie myślą. I jedyne, co mi się tutaj nie podoba, to brak takiego sprzeciwu, że który u mnie, mam nadzieję, jest wyraźnie silny, że jak to jakiś kraj śmie nas dorzucać do wojny, no to my jesteśmy suwerennym, kurde, krajem, czy, czy nie jesteśmy suwerennym krajem, jak to możemy być włączeni do wojny, bo jakiś inny kraj tego zechce? W tym wypadku Stany Zjednoczone? ale to nie ma znaczenia, jaki stan kraj, czy to Stany Zjednoczone, czy Niemcy, czy Francja. Jak jakiś kraj sobie życzy walczyć na Ukrainie, to niech idzie walczyć sam, a nie nas w tą wojnę wmanewrowuje, prawda? Czy nawet w tym wypadku nie musi nas wmanewrować, tylko yy, że nas po prostu dorzuci. No i... No i to, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą chcieli nas dorzucić do tej wojny, no to obawiam się, że to, że jest takie prawdopodobieństwo, yy, to jest na granicy z faktem. Yy, zwłaszcza, że no, skąd się wzięły te pomysły, żeby żołnierze niektórych krajów NATO zostali wysłani na Ukrainę, prawda? Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, no i yy, Wielka Brytania. Takie nazwy mówili, no i podobno jacyś tam Francuzi. Zwróćmy tylko uwagę, że Francuzi są daleko, Brytyjczycy są daleko, a my już teraz mamy wspólną granicę z Federacją Rosyjską, prawda? W związku z tym dla nas, no niestety, kwestia zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie również jest kwestią tego, czy zostaniemy dorzuceni do tej wojny, czy nie. No bo oczywiście, że gdybyśmy mieli w pełni suwerennych przywódców, którzy by zachowywali się tak, jak na przykład premier Słowacji Fico, który zapowiedział, że prędzej on stra straci pozycję premiera, przestanie być premierem, niż Słowaccy żołnierze pojadą na Ukrainę. No to byśmy raczej mogli spać spokojnie. No ale w Polsce, zdaje się, że tak, na dwa miesiące przed tym wysłaniem, przed tym jak wybuchła ta, górchnęła ta informacja, że no byliśmy szykowani, nasi żołnierze, do wyjazdu na Ukrainę, no to my byliśmy przez naszych polityków przygotowywani do tego. Tak? Premier Fico ujawnił, powiedział, że nie, nie wyślemy. A w Polsce co się działo? Połowa stycznia, chołownia. Mówi, że niedługo trzeba będzie zrobić coś, co się nie spodoba ludziom, ale trzeba będzie to zrobić i nie będzie dyskusji. Czyli zapowiada niedemokratyczne działanie wbrew woli narodu polskiego pod przymusem. Chwilę później mówi, że Putina wgnieciemy w ziemię. Ewidentnie szczuje do wojny napastniczej przeciwko Federacji Rosyjskiej. To się dzieje w kontekście tego, co on mówi, na przykład pan Tygrysek. Minister obrony narodowej Kozinia Kamysz. to się dzieje w kontekście tego, co mówił pan Tusk, czyli że przed Polską czeka największe wyzwanie od czasów II wojny światowej itd. i tak dalej dalej. Prawdopodobnie w tym samym momencie się Tusk i Fico dowiedzieli, jakie są plany. Tusk zaczął nas szykować razem z kolegami FICO. Zaczął kombinować, co zrobić, żeby tego nie zrobił. A w tym wszystkim jest jeszcze pan prezydent Duda, który moim zdaniem od dawna wiedział, jakie są plany. I przepraszam, ale mam wrażenie po mikroekspresji pana prezydenta Dudy, że podchodził do tego entuzjastycznie. Jak czekam, aż pan prezydent Duda przestanie być panem prezydentem Dudą, w związku z tym nie będzie już mu się należał szacunek z mocy ustawy, więc ode mnie nie będzie miał w ogóle. Teraz ma ten z należny z mocy ustawy. Wielki wojownik z ostrym cieniem mgły. Nie mogę się doczekać, aż to już będzie tylko zwykła Duda, a nie pan prezydent Duda. E, chyba najgorszy prezydent w historii Rzeczpospolitej. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy tam człowieka podejrzewanego o bycie nałogowym alkoholikiem, człowieka, który nie bardzo umiał się wysłowić. No to konkurencja dość, dość silna, dość silna do, do, dość duża, by powiedział, duża konkurencja jest w byciu najgorszym prezydentem Rzeczypospolitej i wydaje mi się, że pan prezydent Duda dzielnie w tej konkurencji walczy. Na razie jest w czołówce, w czołówce. Zobaczymy, jak będzie później. Także drodzy Państwo, to, że Zachód rozważa za zgodą niestety polityków rządzących Polską a niekiedy, mam wrażenie, nawet przy entuzjazmie polityków rządzących Polską, zgodzić się na dorzucenie nas, znaczy dorzucić nas do tego konfliktu. Wydaje mi się, że to już nie jest spiskowa teoria, to już jest powoli hipoteza politologiczna. Natomiast teoria, że to te dorzucenie wywoła drabinkę eskalacyjną, która doprowadzi do wybuchu III wojny światowej, tak jest taka teoria. Przy czym ta teoria zakłada nie, że Zachód tego chce, tylko ta, zakłada, ta teoria zakłada, że to się Zachodowi wymsknęło spod kontroli, w ogóle wymsknie się spod kontroli. W ogóle możemy sobie omówić, jest całkiem ciekawa teoria, kto nam uratował cztery litery yy, w kontekście tego dorzucenia nas do wojny na Ukrainie. I tam według całkiem ciekawej teorii Zbiegło się naraz kilka bardzo ważnych rzeczy. W tym Chiny, które no, podobno zasugerowały, że jeżeli Zachód jakiś obcy kraj dorzuci oficjalnie do konfliktu na Ukrainie, to Chiny też wejdą oficjalnie w ten konflikt. A jeśli potęga chińska by oficjalnie w, nie wspierała hmm, Putina. To ten konflikt bardzo szybko by się skończył. To byłby nie pierwszy raz, gdy Chiny nas uratowały. Ale to jest, drodzy Państwo, temat na zupełnie oddzielną teorię. Teraz sobie wrócimy do kolejnego pytania. Znasz teorię, że po wyborach znowu wróci, pchanie nas w wojnę na Ukrainie, inflacja i zamordyzm. Tak, znam tą teorię. Tylko, że tutaj trzeba sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, że co najmniej dwie trzecie z tego pytania, to, to nie jest żadna spiskowa teoria, tylko to jest co najmniej hipoteza ekonomiczna, i moim zdaniem, słuszna, trafna, mowa, mowa oczywiście o inflacji, to, że po wyborach w Polsce ruszy inflacja, moim zdaniem. Znaczy, to jest na pewno hipoteza ekonomiczna, gospodarcza i moim zdaniem trafna. Przy czym nie chodzi o wybory mm, te, co są teraz, te, co będą w kwietniu, czyli o e, wybory m, te, e, wybory samorządowe, tylko o wybory do Europarlamentu. Z grubsza. Zacznijmy może od inflacji, bo inflacja to jest jakby oddzielna kwestia. Moim zdaniem w okolicy wakacji inflacja ruszy i to wynika z wielu czynników. Drodzy Państwo, takie kwestie bardzo, bardzo proste. Uwolnienie cen prądu oznacza wzrost, cen, czy w ogóle uwolnienie cen energii, oznacza wzrost cen energii o kilkadziesiąt procent dla gospodarstw domowych. Podobno w niektórych miejscach ceny prądu mogą wzrosnąć nawet o 80%. Procent. No to jak wzrosną ceny prądu, no to samo to się przełoży na inflację. Dalej, wzrost cen prądu przełoży się w oczywisty sposób, w sposób pośredni na inflację, no bo ceny prądu są we wszystkim, nie? Nawet to, że, ja teraz, że teraz Państwo możecie oglądać ten materiał, to najpierw ja go musiałem nagrać dzięki prądowi. Mikrofon, do którego mówię, działa na prąd. Ekran, z którego czytam sobie notatki. Działa na prąd, jest podłączony do komputera, który działa na prąd. Kamera, na którą się nagrywam, działa na prąd. Nawet generator zielonej poświaty no, generator, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w spiskowych teoriach, może działać na inne rzeczy. No ale wiadomo o co chodzi, tak? Cena prądu jest we wszystkim. Dalej. Uwolnienie cen żywności. Podaję, że od 1 kwietnia no to, drodzy Państwo, o 5%. Kurde, no to ceny żywności pójdą do góry o 5%. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy krajem biednym, w którym spora część budżetów domowych jest przeznaczana na żywność. No to wiecie, jeśli przykładowo, 20% 20% pienię... budżetu domowego idzie na żywność, a ceny żywności pójdą o 5% w górę ze względu na przywrócenie 5% stawki VAT-u, to już inflacja z tego samego powodu idzie o 1 punkt procentowy. A zdaje mi się, że spora część polskich rodzin przeznacza więcej niż 20% budżetu domowego na, na ten... na jedzenie tylko na przykład 40% albo 50%. Czyli będzie 2-2,5 punktu procentowego z samej tylko podwyżki cen żywności. Dalej, jakoś nie zanosi się, kurde, żebyśmy mieli tańsze paliwo. Tusk obiecywał paliwo po 5,19, tak samo jak obiecywał takie pokojowe nastawienie względem wpychania nas w konflikt zbrojny, nie? Był takim gołąbkiem pokoju, no, no nie wyszło, kurde. Podobnie jak z większości tych jego stu konkretów na 100, 100 dni, nie? Dalej, konflikt zbrojny na Ukrainie. Zapraszam, fu, konflikt zbrojny w Izraelu, czy jak to woli, w Palestynie, sprowokował ataki huti przeciwko żegludze, międzynarodowemu frachtowi, co już przekłada się na wzrost cen towarów importowanych. Wzrost cen towarów importowanych pociągnie za sobą wzrost cen towarów krajowych. Dlaczego? Bo. Po pierwsze, część towarów krajowych jest tak zwanym wsadem zagranicznym. Czyli przy, mówię zupełnie przykładowo, ktoś produkuje, nie wiem, powiedzmy urządzenia elektroniczne, do których potrzebuje kości pamięci. A kości pamięci importuje sobie z Chin. No to jak mu koszty frachtu wzrosną dwukrotnie, a koszty frachtu stanowiły na przykład 10% ceny, ceny tych kości, no to nagle kości mu pójdą pójdą do góry o, o 10%. Jeśli dobrze policzyłem, no to się przełoży na, na wzrost cen tych produktów tutaj w Polsce produkowanych, czy w Europie produkowanych. Ale także te, które są bez te, te, tych elementów importowanych, produkowane, no to po prostu konkurencyjne towary pójdą do góry, więc ci przedsiębiorcy, którzy tutaj produkują w, na terenie Unii Europejskiej, tak będą mogli podnieść ceny samych tych rzeczy dojdzie, drodzy Państwo, spora inflacja. Yy, więc ta inflacja, jestem przekonany, że to jest fakt. Że to nie jest żadna teoria. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie, yy, jeśli chodzi o te kwestie, że, yy, że zaraz po wyborach znowu wróci pchanie nas w wojnę na Ukrainę i za Inflacja i zamordyzm. Inflacja, moim zdaniem, jestem przekonany, że tak będzie. I to nie jest spiskowa teoria, to jest, to jest teoria ekonomiczna, gospodarcza, politologiczna. Natomiast jeśli chodzi o zamordyzm i pchanie nas w wojnę na Ukrainie, tak jest taka spiskowa teoria. Ta teoria mówi, mówi z grubsza tyle, że generalnie nazwijmy to ta lewicowo-liberalna, w złym tego słowa znaczeniu, opcja polityczna w Unii Europejskiej. Nie ma się za dobrze. W wielu krajach odradza się, nazwijmy to, konserwatywne myślenie, i jest duże prawdopodobieństwo, że ci konserwatyści wezmą bardzo dużo miejsc w europarlamencie. I teraz tak. Oczywiste jest, że gdyby rozognić konflikt zbrojny na Ukrainie i wepchnąć w ten konflikt, Polskę, no to dla nas Polaków jest pozamiatane, nie? My tu mamy w tym momencie stan wojenny, e, idziemy w kamasze, Polska staje się krajem więzieniem, e, trochę tak jak Ukraina, nie? Zamknięte granice, duża część Ukraińców jest uwięziona, nie może wyjechać z tego kraju, no przerąbane, nie? I to tak po całości, że to wszystko, co Ukrainę spotkało, spotyka Polskę, e, tylko, że u nas przepisy są dużo mroczniejsze i również panie nie mogą wyjechać z naszego kraju. Przecież tak jak pan Sikorski e, anonsował słowami, że jego zdaniem przy, e, ta służba wojskowa e, powinna być neutralna genderowo, czyli neutralna, e, jeśli chodzi o. E, Neutralna, jeśli chodzi o, yy, o płeć, czyli innymi słowy, że przymusowo do woja powinni brać wszystkich, jak leci, tylko że on to tak trochę grzeci, łagodniej wyraził, nie. Yy, no to, że panie też nie mogą wyjechać. I teraz zobaczcie, dla nas to już jest zamiatane, ale Zachód patrzy, ludzie na Zachodzie patrzą. I yy, Niemcy się zaczynają bać. Kurde, władowali w Polskę w tą wojnę. Kto będzie następny? My, Niemcy? Znaczy oni tak będą myśleć o sobie, że Niemcy, tak? Że my Niemcy. Czesi, Słowacy, Węgrzy patrzą. Jaki jest tego rezultat? Nagły wzrost poparcia dla takich partii jak niemieckie AFD, na Węgrzech bodajże Fidesz, Orbana zdobywa prawie 100% głosów. Czechy, Słowacja zyskują te partie, których Unia Europejska nie lubi. Pan premier Fikco zostaje z miejsca bohaterem Słowacji, że dzięki niemu Słowacja nie jest wrzucona w wojnę, tylko my jesteśmy wrzuceni w wojnę, nie? I do Unii Europejskiej, do Europarlamentu, um, wybierani są ci ludzie, których tak zwani eurokraci sobie nie życzą. I teraz tak. Parlament Europejski mówi się, że ma mały, że ma małą władzę. Tak, rzeczywiście ma małą władzę, dużo mniejszą władzę niż na przykład Parlament Polski w Polsce. Parlament Europejski jest głównie takim, ja to nazywam sankcjonowaną prawnie formą łapówy, czyli władza jest stosunkowo mała, ale europosłowie mają bardzo duże pieniądze, gigantyczne przywileje. No i wiecie, tam kilka lat gigantycznej kasy po kilkadziesiąt tysięcy euro miesięcznie, jak są kumaci. Jednocześnie rauty, biby, świetne życie, latanie samolotem, możliwość wyciągania większej kasy na prawo i lewo. Asystenci, no żyć nie umierać, kurde. Jesteś Lordem Koksem, pokazują ci to życie i robisz wszystko, byleby z niego. Nie wyjść. Przypominam, że nawet największy prawilniak z tych europarlamentów, zdaniem prawicowej części internetu, czyli Dobromir Sośnierz, to ten, co to uważa, że tak jakieś głupoty ty gada, to ten, co to biegał publicznie w gaciach z namalowanym fajfusem na tych gaciach. No, bardzo specyficzna postać. Nawet on, który tak hejtował tą Unię Europejską, że jest taka i tak dalej, to w filmie, który sam nagrał, Powiedział, że podoba mu się ta praca i chętnie by tu jeszcze siedział. Czyli on nienawidzi Unii Europejskiej. Oficjalnie Unia Europejska powinna zostać zniszczona i tak dalej. Ostry korwinista, ale jednocześnie no, w tej Unii Europejskiej to on chciał sobie siedzieć. I tu się zgadzam, że Unia Europejska ma Europarlament głównie do takiego korumpowania. No bo zniszczysz Unię Europejską, no to zniszczysz również Europarlament. Już nie będzie yy, zajebiście. Fajnej posadki za kilkadziesiąt tysięcy euro miesięcznie, nie? Natomiast, poza tym, w kilku momentach Europarlament ma gigantyczną władzę. Między innymi, to Europarlament decyduje, kto będzie szefową przewodniczącą Unii Europejskiej. Czyli to, czy Ursula von der Leyen będzie dalej szefową Unii Europejskiej czy jakaś podobna Ursula von der Leyen osoba, która będzie dbała głównie o niemiecki interes. Czy też będzie może jakaś uczciwa osoba, która będzie dbała o interes zwykłych Europejczyków, to zależy od Parlamentu Europejskiego. W związku z tym eurokraci zrobią wszystko, byleby zachować większość w Europarlamencie. Gdyby wpierdzielili Polskę w konflikt zbrojny na Ukrainie, prawdopodobnie środowiska tak zwanej prawicy, miały, zyskałyby na tyle dużo poparcia, że to one by przejęły władzę w europarlamencie, a co za tym idzie, przejęłyby, um, one by decydowały, kto będzie przewodniczącą Unii Europejskiej, a pośrednio w jaką stronę szłaby Unia Europejska. I stąd się bierze teoria, że no, Ukraina musi jeszcze wytrzymać do wakacji, że zostanie, że druga tura w Próby władowania nas w ten konflikt zbrojny. Będzie gdzie w wakacje i po wakacjach. Yy, najbardziej taka mroczna teoria mówi, chyba że na 6 tygodni przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Tu podobno też dużo ma zależeć od tego, jakie będą, yy, jakie będą yy, te sondażowe wyniki yy, przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Bo pamiętajmy, że. Jeśli byśmy dali się władować w konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską, to by bardzo mocno wpłynęło na wybory w Stanach. Przy czym wpłynęłoby to na wybory w Stanach w ten sposób, że prawdopodobnie Biden by wygrał wybory. Czyli mamy tu do czynienia z sytuacją, w której ten, który jest zainteresowany wygraniem wyborów, pan Biden, ma jednocześnie lewar, czyli możliwość wpływania na Polskę, tak żeby dała się władować w konflikt zbrojny na Ukrainie. Biorąc pod uwagę, że najbardziej szczują i popychają nas na konflikt zbrojny na Ukrainie, te części środowiska medialno-politycznego, które są powiązane ze Stanami Zjednoczonymi, na przykład, <laughs> na przykład pan Hołownia, który sam twierdzi, że jest skoligacony czy spokrewniony z panem ambasadorem Stanów Zjednoczonych na Polskę, panem Brzezińskim, którego prawą ręką, a niektórzy mówią, że szarą eminencją jego partii jest pan Kobosko, facet, który jeszcze niedawno tworzył na Polska jeden z poważniejszych think tanków amerykańskich, pan Hołownie, którego wypromowała amerykańska, czy należąca do amerykańskiego kapitału telewizja TVN, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a politykę zagraniczną powierzyliśmy panu Sikorskiemu, znaczy pan Tusk powierzył panu Sikorskiemu, który moim zdaniem bardziej jest Amerykaninem niż Polakiem generalnie w społeczności międzynarodowej pan Sikorski jest raczej nie postrzegany jako pan Sikorski tylko mąż an Applebaum Amerykanki jego dzieci czują się ewidentnie Amerykanami, a nie Polakami. Jego syn służy w armii amerykańskiej, a nie polskiej. i no, Jemu pozwalamy na prowadzenie polityki polityki zagranicznej, polityki, która ewidentnie nas w ten konflikt zbrojny pcha, bo między innymi pan Sikorski ujawnia, że żołnierze na to już są na Ukrainie. Także to, że po wojnie znowu się zacznie wpierdzielanie nas w konflikt zbrojny. Na Ukrainie to jest spiskowa teoria, która jest bardzo mocno rozpowszechniona w internecie. W dodatku, niestety, bardzo prawdopodobna. A zamordyzm, drodzy Państwo, jeśli nas pierdzielą w konflikt zbrojny, to wprowadzą nam, to wprowadzą nam z automatu stan wojenny. Stan wojenny z automatyzmu zakłada zamordyzm. No, nie ma stanu wojennego bez zamordyzmu. Nie ma. Co więcej, żeby nas wepchnąć w konflikt zbrojny, Trzeba wcześniej, na jakieś kilka tygodni wcześniej, wprowadzić zamordy z przestrzeni informacyjnej, zwłaszcza, że już się nauczyli, że no ten opór społeczny może być na tyle silny, że się będą bali. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby nie ten opór społeczny, jaki się pojawił wśród nas, Polaków, że nie chcemy dać się władować tą wojnę, bo żeśmy wyczuli, co nam szykują. To byłoby bardzo duże prawdopodobieństwo, żeby nas ten konflikt zbrojny władowali. I na pewno jak drugi raz będą próbować, jeśli będą próbować, miejmy nadzieję, że nie, no ale jest taka teoria, że będą, no to wcześniej bardzo mocno przy przy przykręcą kurek zamordystyczny. No i tyle, to taka teoria. Lecimy dalej. Kolejna teoria jest obrzydliwa. Przeczytam ją tylko po to, żeby ją zdementować. OK? Czy słyszałeś taką teorię, że rannych żołnierzy z Ukrainy wysyła się za granicę pod pretekstem leczenia, a tam pobiera im się organy? Jest to obrzydliwa teoria, yy, która może kosztować ludzkie życie i tylko dlatego ją przeczytałem, żeby ją zdementować, bo uważam, że jest ona na tyle obrzydliwa. A w kontekście tego, że może kosztować ludzkie życie, to warto to zrobić wbrew zasadom tej serii, że nie dementujemy teorii, jeśli nie mamy na to żadnych. Jeśli nie mamy na to dowodów, tylko domysły. Drodzy Państwo. Co ta teoria powoduje? Ta teoria powoduje, że ranni żołnierze Ukraińcy na froncie, nie będą chcieli przyjeżdżać na leczenie na przykład do Polski, do Francji, czy tam do Wielkiej Brytanii, więc będą umierać na Ukrainie. W tym kontekście e, koszt, może kosztować ich życie. Druga rzecz, jeśli oni tu przyjadą, to biorąc pod uwagę, że może kosztować to życie personel medyczny, bo zwłaszcza będąc otumanieni różnymi lekami, mogą poczuć się na tyle zagrożeni, że na przykład zabiją lekarza lub pielęgniarkę. Dlatego ta teoria jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia i życia ludzkiego, i dlatego tylko ją przeczytałem, żeby ją zdementować. Dlaczego ją dementuję? Drodzy Państwo. Jakby to ładnie powiedzieć. Biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę, gdyby ta teoria była prawdziwa, ok? Zastanówmy się na chwilę, że ta teoria jest prawdziwa. Czyli że rzeczywiście tych ludzi tutaj ściągają po to, żeby rozebrać ich na elementy. To by oznaczało, że jest wyjątkowo duża śmiertelność rannych żołnierzy ukraińskich przywiezionych na leczenie do Unii Europejskiej. A tak nie jest. Jest wręcz przeciwnie. Bardzo dużo odsetek żołnierzy przywożonych na leczenie z Ukrainy do nas jest odratowywanych. I w związku z tym ta teoria moim zdaniem nie może być prawdziwa, no bo to się nie klei. Co więcej... Gdyby chcieli robić takie coś, żeby pozyskiwali te organy, to lepiej byłoby to robić tam, bo tam byłaby mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się wyda. A gdyby się coś wydało, że będą z tego jakiekolwiek wyciągnięte konsekwencje, chociażby ze względu na gigantyczną korupcję. Gdyby chcieli coś takiego robić, to na teren Unii wjeżdżałyby same organy, a nie cali ludzie na leczenie. Z leczeniem tych żołnierzy jest inny problem. A mianowicie taki, że no niestety, ja oczywiście jestem za tym, żeby pomagać, żeby leczyć w ogóle, natomiast to się nie powinno odbywać kosztem polskiego pacjenta. A niestety się odbywa. Kolejki do lekarza, w tym na operacje, się coraz bardziej wydłużyły. Z czego to się zrobi, wzięło? No z tego, że personelu medycznego wcale nie przybyło, że tak zwany przerób ale nie jest większy, a pacjentów przybyło. No i ja osobiście uważam, że leczyć tak, oczywiście, ale nie kosztem polskiego pacjenta. A To się odbywa po kosztem polskiego pacjenta, i dlatego mi się nie podoba. Dlaczego Amerykanie nie przysła, nie przyślą tutaj swojego personelu medycznego i dlaczego to amerykański personel medyczny nie leczy ukraińskich wojskowych na terenie Polski za pieniądze Amerykanów? Tylko wszystko na koszt polskiego pacjenta, polskimi rękoma, na koszt polskiego podatnika. Ameryka jest bardzo bogaty kraj, stać ich. Przypomnę, że <laughs> teoria o tym, że już w 2022 roku mógł być pokój, no to już się potwierdziła. Lecimy dalej. Dlaczego nagle tyle mówi się o kosmitach? To jest bardzo dobre pytanie. Są różne teorie na temat tego, dlaczego nagle tyle mówi się o kosmitach. Niektóre są, powiedziałbym, takie bardzo polit politologiczne. I tutaj powiedzmy sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy. W Polsce, w mediach głównego nurtu, mówi się i tak dość mało o kosmitach. W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo poważny temat. Bardzo dużo się mówi. Tak jak u nas. Gadanie o kosmitach sprowadziło się z grubsza do dwóch przebiegnięć się po polskich mediach głównego nurtu pana Bernatowicza, który opowiadał bardzo różne historie, między innymi o jakimś człowieku, tam, gdzieś tam wziętym, na jakąś inną planetę, itd, i tak dalej, Czasem na takiej zasadzie, że urządzono sobie niestety, bardzo mi się to nie podoba, świńską imprezkę z udziałem pana Bernatowicza, czyli pan Bernatowicz myślał, że jest odbierany na poważnie. A prowadzący się z niego podśpiewali i dla ludzi, którzy oglądali to z boku i widzieli, że prowadzący mają z niego bekę i go poniżają, no to było to bardzo przykre, bo ja cały czas e, generalnie dobrze życzę panu Bernatowiczowi, mimo tego, że powiedział o pomordowanych na Wołyniu, że to są już truchła, co moim zdaniem, moim zdaniem, pan Bernatowicz powinien za to przeprosić i to jak najszybciej, bo to było obrzydliwe. Ja się o przodkach pana Bernatowicza nie wyrażam, i nawet nie powtarzam, teorii byli, a są różne ciekawe. Więc fajnie by było, jakby pan Bernatowicz o naszych przodkach też nie mówił per truchło, jest obrzydliwe, ale cały czas panu Bernatowiczowi dobrze życzę, więc bardzo mi się nie podobało, jak właśnie takie poniżanie pana Bernatowicza odchodziło. On tam myślał, że ci prowadzący. Go szanują, chcą go słuchać, a oni sobie często tam, wiecie, pośpiechujki urządzali. No ale to u nas to się głównie do tego sprowadziło, tak? Nagle główne wydania wiadomości zaczęło poważnie mówić o kosmitach że, że jest taki pan Graż, że taki pan Graż był <coughs> przesłuchiwany przez, przed kongresem w Stanach Zjednoczonych. Ee, że, um, że, 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 że na poważnie, że, że Amerykanie mają jakieś pojazdy nieziemskie, że są jakieś ciała e, istot nieziemskich, bo teraz już się nie mówi kosmita, tylko istota nieziemska, co otwiera bardzo duże pole do popisu, że być może to nie są kosmici, tylko właśnie jakieś istoty między, międzywymiarowe, wielowymiarowe czy inne tego typu rzeczy, nie? Mm. No i tutaj właśnie w wiadomościach tak jeden, dwa dni grzali, potem przez jakieś dwa tygodnie pan Bernatowicz sobie robił przebieżkę po mediach głównego nurtu i, i cisza. I to tak dwa razy było. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to to jest cała telenowela. Tam regularnie się o tym mówi, tam jest cały tak zwany ruch disclosure, są całe programy telewizyjne, które pfu, roku mniej więcej tym non-stop grzeją. Jest to bardzo ważny temat dla Amerykanów. I teraz dlaczego? Teorii dlaczego jest bardzo, bardzo duża. Jedna z moich ulubionych, nie dlatego, że broń Boże twierdzę, że jest prawdziwa, i... tylko dlatego, że <laughs> zakłada powiedzmy perfidie rządzących, a moim zdaniem e, perfidia rządzących w naszym kraju, w, nas w naszym świecie zachodu, w ogóle na świecie jest czymś, co, co, co z dużą dozą prawdopodobieństwa jest faktem. Mówi, że kosmici są tym dla Stanów Zjednoczonych, czym, czym dla nich, dla nas aborcja czyli tematem zastępczym. Wiecie, u nas, jak politycy wyskakują z aborcją, to znaczy, że trzeba bardzo uważnie patrzeć na to, co nam szykują. No bo, no bo pewnie szukują coś, e, e, coś niefajnego. Coś niefajnego i chcą to przykryć. Nie? Tak jak na przykład no, ostatnio widzieliśmy, co się dzieje w Polsce, nie? No, próba wciągnięcia nas w konflikt zbrojny z Rosją. E, czy też godzenie się na to. E, natomiast w Stanach Zjednoczonych aborcja nie wywołuje kontrowersji. Tam jest przyzwolenie dla aborcji. Czy nam się to podoba, czy nie, jest przyzwolenie. Ruch antyaborcyjny jest marginalny i jest traktowany mniej więcej tak jak w Polsce ludzie, którzy uważają, że za sprawą nadajników 5G wszyscy się usmarzymy jak w jednej wielkiej mikrofalówce. Marginalizowani są ci ludzie. <laughs> w związku z tym, tam już wiecie, zresztą tam już. Też bardziej tej aborcji nie da się <laughs> zliberalizować. Można ją tylko spróbować jako temat zastępczy em, bardziej tak zrobić, żeby, żeby ograniczyć, no i żeby było ciekawie, i to jest właśnie w tym momencie też em, też, y, też robione. Nie? No i ale do tego jeszcze jest ta kwestia kosmitów. Ludzie żyją kosmitami, boją się, bo tam o tych kosmitach zawsze się dużo więcej mówiło. E, zaczynają się zastanawiać, co to będzie i tak dalej, i nie gadają na przykład o tym, e, czy będzie wojna nuklearna z Rosją, albo, albo o innych rzeczach, że jak to tak? To ci sami politycy, którzy jeszcze niedawno mówili, że Ukrainę będą wspierać e, do końca, dokąd Ukraina będzie gdzie tego potrzebowała. Nagle już chyba od pół roku <laughs> nie wspierają, że takie. <laughs> Naprawdę dziwne rzeczy się dzieją, nie? I to jest ta kwestia, yy, to jest ta taka powiedziałbym teoria półpolitologiczna. -pol Natomiast cały czas na stole leży ta stara teoria, spiskowa, bardzo spiskowa, o fałszywej inwazji kosmitów. To jest teoria, która się pojawiła kilkadziesiąt lat temu i była uznawana za totalnie niedorzeczną i nikt nie brał jej na poważnie, gdyż. Ona zakładała całą, jakby kaskadę zdarzeń, gdzie jednym z ostatnich elementów przed fałszywą inwazją kosmitów, podkreślę słowo fałszywą, miała być pandemia choroby, która będzie miała taką cechę, że głównie będzie całkowicie ta choroba bezobjawowa. I że w związku z tym Będą jakieś takie bardzo chore, nienormalne obostrzenia, zakaz pracy dla ludzi, jakieś takie chore akcje. No i nikt w to nie wierzył, że coś takiego może się zdarzyć. Dopóki w 2020 się właśnie to nie zdarzyło. Potem według tej teorii miała, miał być bardzo dziwny konflikt zbrojny, też taki dziwny, że aż niewiarygodny. No, i jak zaczęła się Ukraina, to już było o cholera. Bo to już druga rzecz skoczyła. No i potem jeszcze tylko jedna rzecz, i fałszywa inwazja kosmitów fałszywa inwazja kosmitów według tej teorii ma polegać na, na dwóch aspektach, jakby alternatywach, prowadzących do tego samego celu, czyli do wprowadzenia rządu światowego. Ale alternatywa polega na tym, że albo mówią nam, że zaatakowali nas kosmici i tworzą fałszywą inwazję kosmitów przy pomocy projektu Bluebeam i różnych supernowoczesnych Urządzeń, o których nie zdajemy sobie sprawy, mówią nas, że zaatakowali nas kosmici. W rzeczywistości dochodzi do pewnych mordów na ludności cywilnej, a potem nam mówią, że no na szczęście udało nam, się, udało nam się jako ludzkości odeprzeć ten atak kosmitów, ale oni mogą wrócić, i dlatego musimy całkowicie zmilitaryzować Ziemię, a żeby no odeprzeć ten kolejny atak, który nastąpi. Ale żeby móc to zrobić sprawnie, to musimy koordynować działania całej ludzkości, więc no niestety musi powstać rząd światowy, żebyśmy, żebyśmy no jako ludzkość dali radę, nie? No i tutaj powstaje nam ten rząd światowy na tej zasadzie. Według drugiej wersji nawet nie dochodzi do tego ataku na Ziemię, tylko jakichś takich małych, jakichś dziwnych akcji. No i mówią nam, że ci kosmici lecą do nas, no i rząd światowy, generalnie zamordyzm y, jeszcze większy niż przy covid i przy konfliktu zbrojnym na Ukrainie, no bo w tym momencie każdy, kto się sprzeciwia, to już nie jest agentem y, płaskiej ziemi, tylko, czy tam Putina, tylko agentem kosmitów jest całkowicie do eksterminacji, nawet już nie więzienie, tylko eksterminacja, więc jeden wielki fa faszystowski rząd światowy, <laughs> według drugiej wersji, przylatują kosmici, mówią, że są dobrzy, znaczy Fałszywie, fałszywie przylatują kosmici. Mówią nam, że przylecili kosmici, że ci kosmici są dobrzy i że oni tutaj nam zrobią de facto krainę wiecznej szczęśliwości. Rozwiążą nasze problemy, dadzą nam technologię. Tylko musimy się słuchać. Musimy się słuchać, no ale nie możemy bezpośrednio się słuchać tych kosmitów, tylko musimy stworzyć jakieś przedstawicielstwo do kontaktów z kosmitami, bo przecież w ONZ jest około 200 krajów, przecież każdy z krajów nie będzie oddzielnie się kontaktował z kosmitami. W związku z tym musi powstać coś w rodzaju rządu światowego, który będzie się kontaktował z kosmitami i nam oznajmiał, jaka jest wola kosmitów, oczywiście dla naszego dobra. No i efekt dokładnie ten sam, czyli rząd światowy. I też faszystowski, też nie znoszący żadnego sprzeciwu, tylko tutaj ktoś, kto się nie zgadza, nie jest agentem kosmitów, tylko przez niego kosmici mogą się obrazić i przestaną nas wspierać. Bo w tym momencie kosmici de facto wskakują w rolę takich neobogów, czyli istot co prawda z chwili gości, co prawda no nie boskich, tylko realnych, ale jednak tak dalece nas przewyższających, że my ich nie rozumiemy i nawet nie mamy co próbować ich zrozumieć ich woli, ich mądrości, całkowicie dla nas dobrych, z którymi kompletnie nie wolno dyskutować. No i cały czas na stole leży ta teoria. No i wiecie, żeby coś takiego coś takiego móc wprowadzić, trzeba, trzeba ludzi oswoić z taką ewentualnością, tak? Jak zanim wprowadzili zamordy z covid to nas przez jakiś czas oswajali, oswajali, oswajali i No i według tej najmroczniejszej teorii, dlaczego się tak dużo teraz mówi o kosmitach, to się mówi po to, żeby nas oswoić przed wprowadzeniem tej ewentualnej. Mm, teorii, o, teorii o fałszywej inwazji kosmitów. Tylko przypomnę, że to jest tylko jedna z dziesiątek teorii na temat tego, dlaczego aktualnie tak dużo mówi się o UFO, a najprostsze rozwiązania zwykle są najprawdziwsze, więc jakbym miał coś obstawiać, to bym nie wiedział, co obstawić, a i miejmy nadzieję, że ta teoria o fałszywej inwazji kosmitów jest całkowicie niedorzeczna, bo ona jest ewidentnie tutaj najmroczniejsza. Dlaczego w Polsce tak bardzo forsuje się ekonomiczną pomoc Ukraińcom? Na przykład wypłacanie 500 plus. Teraz już nie 500 plus, tylko 800 plus. A do tego jeszcze rodzinny kapitał opiekuńczy i wspomaganie wiele innych, na wiele innych sposobów. Drodzy Państwo, na ten temat jest dziesiątki tyś... spiskowych teorii. Ale, ale dziesiątki. One są tak mroczne, tak różne, tak porąbane. Że nie dam rady ich omówić w te 12 minut, które zostały do końca. Powiem tylko tyle, że one wszystkie biorą się z takiego niezrozumienia, bo wiadomo, że rząd platformy obywatelskiej ma uświadomione, że Polacy sobie tego nie życzą. Rząd platformy obywatelskiej ma uświadomione, że PiS przez to stracił władzę, że tak wspierał Ukraińców wbrew woli narodu polskiego. A mimo wszystko w to idą. I to jest dziwne. Co tam mamy dalej? Czy mógłbyś przeanalizować sens teorii elektrycznego wszechświata? Mógłbym, tylko że to nie jest spiskowa teoria, więc to nie jest pytanie dotąd. I od razu mówię, że. Mógłbym to zrobić tylko w towarzystwie fizyka, bo to są bardzo naukowe i bardzo mroczne tematy, i fajnie by było zrobić to we dwóch. Drodzy Państwo, tak zwany elektryczny model kosmosu, który zwany jest też plazmow plazmową kosmologią, to jest Niestandardowy model kosmologiczny. To nie jest spiskowa teoria, to jest niestandardowy model kosmologiczny. To jest coś zdecydowanie co innego, wiecie. Eee... Także przepraszam, nie podejmuję się teraz z biegu to omówić, bo to jest trochę tak, jakbyście mnie zapytali, słuchajcie, czy mógłbyś omówić yy... fizykę kwantową? No, mógłbym. Musiałbym się do tego z miesiąc przygotowywać i najlepiej, jakby, nie wiem, pan profesor Dragan się zgodził tutaj wystąpić i mi w tym pomóc. Bo na pewno by to wyszło dużo, dużo lepiej. No, więc, więc przepraszam, ale teraz na pewno nie. O, tak z szacunku do Was, bo nie chcę bardzo mocno się ślizgać po temacie, który jest swoją drogą bardzo, bardzo ciekawy. Czanę, mamy dalej. Jakie są teorie o mapie Miedwiediewa? O, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie, o tym, jak dam radę, to będzie oddzielna teoria. Słuchajcie, rozumiem, że chodzi o tą mapę Miedwiediewa z tej słynnej konferencji prasowej, na której Miedwiediew wystąpił na tle takiej dziwnej mapy, na której de facto dokonał się rozbiór Ukrainy, nie? Zakładam, że to o to chodzi. A czy macie Państwo świadomość, że. A, znaczy, może pamiętacie, że tak chyba za trzy tygodnie, cztery tygodnie zanim Miedwiediew zrobił tą konferencję prasową na tle tej mapy, to ja robiłem teorię spiskową o tak zwanej nowej mapie Gambe Gumberga. Tej mapie przedstawiającej, ta pierwsza mapa Gumberga to była mapa, która przedstawiała podział świata po II wojnie światowej. <laughs> I bardzo dziwnym trafem, mimo tego, że się w ogóle została opublikowana przed ustąpieniem Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej, to przedstawiała ten podział świata, który się de facto joty w joty zgadzał z tym, zgadzał tym, tym, z tym, co rzeczywiście potem było. No, prawda. Natomiast tutaj ta nowa mapa Gamberga to była mapa, która miała przedstawiać świat po konflikcie zbrojnym, tym obecnym. E, taki y, Pamiętacie? Robiłem na ten temat vloga i omawiałem go właśnie w kontekście, e, w kontekście tego, że ona tam zakładała, jakby wepchnięcie Polsce część ukraińskiej ziemi, tych, tej części, której no nikt nie będzie chciał, bo tam strasznie dużo nacjonalistów, benderowców, e, a jednocześnie bardzo duża bieda i to będzie bardzo kosztowne zarówno politycznie, jak i ekonomicznie i że to bardzo niefajne, że jakby w tą Unię Polsko-Ukraińską nas wepchnięto, że to bardzo, bardzo źle, nie? No i to właśnie była ta nowa mapa Gamberga. No i ciekawostka, ta mapa na tle której stał Miediediew to jest ta nowa mapa Gamberga. No, i tu się robi strasznie mrocznie, bo... albo Miediediew chodzi po tych samych odmentach Dark Webu i jednocześnie jest niezłym śmieszkiem i wziął sobie mapę z Dark webu, zwaną nową mapą Gamberga, i sobie pomyślał, że sobie ją wykorzysta do swoich celów propagandowych. Albo może to Rosja, nie daj Boże, tą mapę tam umieściła. No ale w tym momencie to by było wyjątkowo mroczne i, i, i wredne. Albo Miedwiediew y, puszcza jakieś takie oczko, że ta <laughs> spiskowa teoria to może coś więcej niż tylko spiskowa teoria. Tak czy siak jest to bardzo mroczny temat. Bardzo, i zastanawiam się, jak go ugryźć. Bo gdybym miał go ugryźć, to, wyjąć, to wyłącznie tak, żeby pomóc Polsce, a nie zaszkodzić. A jak nie wymyślę, jak, tak, jak ugryźć tego tematu, tak, żeby pomóc Polsce, a nie zaszkodzić, to, to nie będę go gryzł. Bo ja przypominam, jestem polskim patriotą. Dla mnie interes Polski i Polaków jest najważniejszy. Natomiast Rosja, czy nam się to podoba, czy nie, w chwili obecnej jest naszym wrogiem, niestety. O ile kilka lat temu był wybór, czy się konfliktujemy z Rosją, czy się nie konfliktujemy z Rosją, w tym momencie z Rosją już jesteśmy skonfliktowani. I ja nie zrobię nic, co może być korzystne dla Rosji, dopóki Rosja jest z nami skonfliktowana. Jeśli Rosja przestanie być z nami skonfliktowana, to już jest zupełnie co innego. Ale na razie jest z nami skonfliktowana, a dla mnie interes Polski i Polaków jest najważniejszy. Więc. Hmm, więc to jest najważniejsze, no póki jesteśmy w konflikcie z Rosją, to sory, sorry, ale no nie ma opcji, żebym ja coś zrobił, co może być dla nich In plus, bo, bo mnie interes. No chyba, że jest to również In plus dla Polski, tak? Jeśli coś jest In plus dla Polski, a przypadkiem jest również In plus dla kogoś innego. Okej. Okay. Ale nie tak, że ja będę działał w interesie kogokolwiek. Ja nie działam ani w interesie ani Rosji, ani Ukrainy, ani, ani Niemiec, ani Stanów Zjednoczonych, ani Wielkiej Brytanii. Ja działam w interesie polskich Polaków. A to, kto przy okazji jeszcze na tym zyska, to już jest zupełnie inna kwestia. Ale wolałbym, żeby ktoś, kto jest wrogo nastawiony do Polski, nic nie zyskał nigdy na tym, co ja robię. Więc tutaj musimy to bardzo, muszę to bardzo wyraźnie przemyśleć, ale to, że Niedwiedy wstał na tle tej nowej mapy Kemberga, która się pojawiła w internecie kilka tygodni wcześniej. No to, to jest bardzo mroczne. A co tam mamy dalej? Czy pan się obawia o swoje życie i życie swojej rodziny? Pozdrawiam, dziękuję za pana ciężką pracę informacyjną. Też pozdrawiam, bardzo dziękuję za docenienie. Tak, obawiam się. Nie, nie ukrywam, że żyjemy w czasach, które są coraz mroczniejsze. I niestety mówienie prawdy jest obarczone coraz większym ryzykiem. Niestety, ale nasz kraj coraz bardziej niebezpiecznie zmierza w stronę totalitaryzmu. Na szczęście nie rządzi PiS. Jestem przekonany, że gdyby PiS rządził, to byśmy już w wojnie z Rosją byli. Więc to bardzo dobrze, że PiS nie rządzi. To nawet widać po zachowaniu pana Tuska i pana Dudy. O ile jestem przekonany, że pan Duda perspektywę wrzucenia nas w konflikt zbrojny z Rosją ocenia entuzjastycznie. To jest moja prywatna opinia, o nic go nie oskarżam, ale taką mam opinię. O tyle... Mam wrażenie, że pan Tusk tego nie chciał, ale był skłonny się w to, na to zgodzić. Ale przynajmniej na razie niebezpieczeństwo zostało oddalone. Nie zażegnane, oddalone. I zobaczymy, co będzie w wakacje po wakacjach. Yy, I to będzie bardzo mocno zależało od nas. Natomiast jestem przekonany, że gdyby PiS rządził, to nie byłoby nic do gadania, już w tej wojnie byśmy byli. Przypomnę, że pan Kaczyński chciał wysłać naszych żołnierzy na Ukrainę już w 2022 roku i wręcz się pchał do tego, prosił się. Oczywiście sam nie pojedzie na Ukrainę, nie? Teraz jest zwykłym posłem, nikt po nim nie będzie płakał. Jego najbliższa rodzina to kot. Tak kocha Ukrainę, że chciał ryzykować dla niej życiem nas polaków, którzy mamy rodziny, którzy mamy dzieci, po których wielu ludzi będzie płakać, a sam kurde nie pojedzie, nie? A mówię, jego najbliższa rodzina to kot. Nie obiecuje się kotem pana prezesa zaopiekować, gdyby on poległ. Co tam mamy dalej? Czy słyszałeś teorię o reinkarnacji? Że każdy z nas przed osiągnięciem Nirwany musi się wcielić w życie każdego człowieka. Tak, to jest tak zwana hipoteza jajka. Jedna z najbardziej mrocznych, choć ciekawych teorii i tłumaczących bardzo wiele z aspektów hinduizmu i buddyzmu. Ta teoria z grubsza mówi, że ty i ja jesteśmy tą samą osobą. Że, bo ta teoria mówi, że każdy z nas musi przeżyć życie każdego człowieka. Czyli teraz powiedzmy, Żyję sobie jako Krzysiu Woźniak, ale w poprzednim życiu żyłem jako ty. I na przykład, jak teraz robię ci coś dobrego, to tak jakbym zrobił sobie coś dobrego, bo ty też jesteś mną. Tylko z innego wcielenia. To jest strasznie ciężko wytłumaczyć, a do końca została minuta, więc przepraszam, ale nie będę próbował. Natomiast no, teoria jest naprawdę bardzo mroczna, no bo sugerująca, że w zasadzie. Istnieje tylko jeden byt. Ty i ja, którzy jesteśmy tym samym bytem. I my wszyscy, którzy jesteśmy tym samym bytem. Trochę tak, jakbyśmy grali w jakieś mega szachy sami ze sobą, ale, no, ale to bardzo wiele różnych teorii tłumaczę. To tam mamy dalej. Czy istnieje jakaś spiskowa teoria, że to, o czym obecnie się mówi, skończy się jednak tylko na zastraszaniu ludzi i nic złego się nie wydarzy? Tak. Tak, drodzy państwo. I to jest bardzo ciekawa teoria, która uważam, że zasługuje na oddzielne mówienie. Z grubsza jest teoria, która zakłada, że wszystko się bardzo dobrze skończy, że będą nas straszyć, 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 ale ponieważ my się nie damy, to się na tym straszeniu skończy. Jest taka teoria i oby ta teoria okazała się prawdą. Tymczasem, drodzy Państwo, pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia i pa! Dzisiaj pewnie o 19 będzie oddzielny drugi materiał, i prawdopodobnie też. No, i jutro główne wydanie Zielonej Poświaty. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!